Takiego rozwiązania na polskim rynku wędkarskim dotychczas nie było. I dziwi nas to, bowiem pomysł jest prosty i przynosi naprawdę bardzo praktyczne rozwiązania dla wędkarzy. Potencjał ten zobaczyła niemiecka firma Sänger, która jest właścicielem marki Anaconda. Naszym zdaniem ten innowacyjny patent zostanie za jakiś czas skopiowany przez konkurentów na rynku. Tymczasem zestaw sygnalizatorów z kompletem bardzo praktycznych dodatków jest dostępny w Polsce i naprawdę warto mu się przyjrzeć. Zestawy sygnalizatorów brań Nighthawk MGX-7 Anaconda to, jak mawiają Niemcy, prawdziwa Weltklasse. Sprzedawane są w kompozycjach 2, 3 plus 4, oczywiście plus centralka brań. Można je także kupić pojedynczo. My dziś zajmiemy się zestawem 3 plus 1, czyli takim, jaki firma przysłała nam do testów. Czemu nam się to tak spodobało? Z prostego powodu. Zestaw sygnalizatorów wraz z centralką sprzedawany jest łącznie z czujnikiem ruchu, a także lampką, którą możemy użyć jako wieczorne lub nocne światło w namiocie. Lampka, jaką producent dołącza do zestawu, jest w pełni kompatybilna z sygnalizatorem brani. Oznacza to, że można ją ustawić tak, że podczas brania włącza się ona natychmiast i oświetla nam namiot. Nie musimy szukać latarki ani włączać w trybie nagłym czołówki. Na dodatek lampka może świecić tym samym kolorem światła co dioda na sygnalizatorze. Wstając do kija, bez szukania centralki, wiemy, na którym mamy branie. Lampka sterowana może być za pomocą niewielkiego pilota, co uważamy za kolejny argument. Umocujemy ją za pomocą magnesu lub haczyka, a zasilanie to 3 baterie AAA. Warto jeszcze wspomnieć, że światło to ma także poziom regulacji jasności. Sygnalizatory posiadają 8-stopniową regulację czułości, głośności i tonów. To jest jeden z poziomów. Największą czułość uzyskamy wtedy, kiedy usłyszymy tylko jedno piknięcie. Posiadają również funkcję multicolor, którą włączamy, naciskając jednocześnie przycisk S i T. Zmiana koloru na sygnalizatorze brań to z automatu także zmiana koloru w centralce. Dodajmy, że zestaw wyposażono w ultrajasne diody, a głośniki są w stanie obudzić konkurencję na drugim brzegu. Wspomnieliśmy o czujniku ruchu. To drugi element, który w takim zestawie pojawia się po raz pierwszy. Anaconda MGX-7 Bank Watcher to system monitorowania czujnikiem na podczerwień o zasięgu 10 metrów i kątem widzenia 120 stopni. Mocowany jest na standardowy gwint, więc można go spokojnie wkręcić w wolną podpórkę i zabezpieczyć wędki w czasie np. nocnego łowienia. By go aktywować, wystarczy jedynie włączyć guzik Power. Na koniec parę słów o centralce. Jak widzicie, ona jest mała i świetnie spasowana, podobnie jak reszta elementów z tego zestawu. Posiada 4 przyciski, a parowanie z sygnalizatorami jest dziecinnie proste. Wystarczy wcisnąć i przytrzymać przez chwilę przycisk FAM. Naszym zdaniem zestaw ten ma wszystkie potrzebne atuty, by mocno namieszać na polskim rynku karpiowym, jeśli chodzi o sygnalizatory brań. Więcej informacji na stronie producenta, a także u najlepszych dystrybutorów.